Nie złamie woli żadna klęska, nie zdroży śmiały żaden brud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie mód. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, gdy padnie Rosja spór, po pierwsze prawo pnie. O Wiśle, Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Szanowni Państwo, 63 dni chwały i walki na ulicach niszczonego wybuchami i bombami miasta. 63 dni nadziei na zwycięstwo i pomoc ze strony realnych i pozornych sojuszników. 63 dni łez, potu i śmierci. W końcu 63 dni, które miały i nadal mają olbrzymi wpływ na historię naszego kraju. 1 sierpnia 1944 roku, dokładnie 77 lat temu, rozpoczęło się trwające 63 dni Powstanie Warszawskie. 63 dni niepodległościowego zrywu Warszawy to niezwykły czas w historii naszego kraju i Europy. Czas, w którym garstka słabo uzbrojonych powstańców przeciwstawiła się doskonale wyposażonej i dobrze zorganizowanej
niemieckiej machinie wojennej. A sama Warszawa stała się jasnym punktem na zalanej faszyzmie mapę naszego kontynentu. I przynajmniej w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku stolica pełna była nadziei na zwycięstwo. Z pewnością wielu z nas potrafi sobie wyobrazić euforię towarzyszącą początkom powstania. Tym bardziej, że były one poparte sukcesami militarnymi i drobnymi zwycięstwami ze zdezorientowanym i często zaskoczonym wybuchem walk okupantów.